Oui, bah, tu sais que c'est les otaïko. Tout ça goûte à celui je suis absolument rendu. Oh, j'ai des coffres aussi. Oui. Bon, tu vois, c'est rien, tiens. Ja rzecz. No jest trochę tutaj dosyć, to wszystko jest takie płaskie, ale dobra, niech sobie będzie płaskie. Bo no, może jak się zrobi sezon, to coś się da jakieś ładniejsze. Krajobrazy jak na razie palić. Teraz tak, planuję to zrobić po prostu sawannę, gdzie będą rozumieć te zwierzęta, byleby się nie pozagryzały. Tego typu obszar, żeby tu nie było jakichś lupów tygrysów albo innego takiego. Cóż, to taki duży kawałek i to będzie cała sawanna. Ojej. Ale to można sobie połączać. Muszę to wyciszyć, to wszystko twoje. Dobra, bazę mamy. Możemy sobie w sumie tutaj zwiększyć. Ja nie zwiększę. Żeby jakieś. Jest, przepraszam. Żeby było w miarę już dorodnie. Tutaj tak trochę średnio, jakbym powiedział. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie zbyt korzyści. Nie jest dobrze, bym powiedział. Że jednak to by w miarę wyrównał. Jednak to może być. Ale chodzi o to, że jak to są ścieżki, swoją drogą można je teraz zrobić. Ścieżki, ścieżeczki. Tutaj mamy alejka wyłożona kamieniem. Piaskiem, piasek jest ładny. Przepraszam, teren jest nieprzyjazny. Gdzie? Aha, czyli wy jednak przez to nie przejedziecie. No to słabo. Myślałem, że byś miał być czy no ale i z ich dali. No tak. Zdarza się. Czyli ty też nie przejadą. Ty przejadą, ty przejadą, dobra. Czyli muszę zrobić coś takiego. Nie mogę zrobić coś takiego. Czy mogę zrobić coś takiego? No, niby się pojawi, ale. No jest końcu zwierzę, że jest nie przejdą, a więc no, jak nie przejdą, to trzeba to postować. Co mam zamiar uczynić? Co jest? O Jezus! Co w terenach trzeba? Tereny podmokłe? Co to sobie może coś takiego? Coś takiego? Pana mniejsza. No co jest? O, dlaczego w ten sposób? Dobra. To trzeba poszukać. O, stop. Aha. Trochę się porobiło. Problem zażegnany.
i z tymi chipami też powinien być zależny na naprawdę. A nie, jednak nie. Jeszcze tutaj. Zmniejszyć? A, się zmniejszyć. Mapa to chyba psuje. Pięknie. A to chodziło. No dobra, to lecimy z koksem. Tutaj piaseczek. Piaseczek. Oj. Mam. To jest potrójna droga. No może być potrójna. No to Tito. Tutaj raczej mi się nie da zrobić potrójna. Chociaż w sumie czemu nie? Bo w ogóle mam obróconą kamerę. W ten sposób powinien być, powinna być kamera. No dobra, no to daje pan te żyrafy. Gdzie się możecie kryć? Aha. O. Spore to. Ale dobra. Sałata. Trochę dziwne, bo się otworzy żyrafy z przejezdem te. Sięgamy gdzie tam dalej? Jak mi się mylić. Z kamieniami. O! To powinno być. Może nie muszę, że powiedziałem, że średnio to mnie interesuje. Ale tak chciałbym po prostu te zlewę. Strusia. Jest tu? A to jest zwierzę do adopcji? Nie, chciałbym. Nie. Przynieś tu na przykład. Właśnie, woda, bo ja wody tu niestety. To dosyć słaba, słaby jest. Co jakaś ta pożyczka wylatuje w takie udającego. O, pięknie, mi się podoba. Co sam jest? Piwi, zdali, szybciej potomstwo. Dam cztery. Wypluwa się. Zwierzę, to zwierzę. Nie mogę go sprzedawać? Wydawało mi się, że się da. Widzę, bo to jest zwierzę. Obrócy liczne mogą się nim zainteresować. Się? Oj. Aha. Czy nie mogę go sprzedać? Gąbki smutek. Babcia, dziadek, ojciec. Ciesko. A to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo dziwna. W każdym razie. Ty żyjesz? Pustynia. No ale to pustynia, to może do dromaderu tutaj do mnie. Ja pierdzielę, to tam szklatkuję niesamowicie. Straszne to jest. Będzie łatwiej czy coś. Czy coś. Ja pierdzielę, ile tej kasy. Ale następne jest to, że nie mogę po prostu tego zwierzęcia, że tak powiem, sprzedać. Skoro tak, to mógłbym je wykorzystać w innych celach. W ogóle tutaj bym mógł zrobić w sumie wybieg dla dzikich kot, dla wielkich kotów. Byłoby to dosyć mało humanitarne. W sumie, czemu nie? Naturalny bym powiedział. Też brakuje gazelę tą sobą, niedobrze. Będzie, że wykorzystywać te gazelki
jako żywy pokarm dla właśnie sporych rozmiarów, sporych kotów. Spore miałka. Czy jest tu jeszcze jakaś? Nie, to nie zgadzało, to jest gazela. Another one? Charisma. Się odkręciłem. Chyba już nie ma więcej. Nie z tego co widzę. Chyba nie, chyba nie ma. Ile tych gazów w końcu było, bo nie pamiętam. W każdym razie. Czy mam jakiś wojen z jakich właśnie takie dzikie miałko? To jest dżungla. Tutaj mamy też pustynię. Rasu pokładowego. Teren przybrzeżny. I mamy biom. Sawanna, tym, który nas interesuje najbardziej. Mik. Samica, ciekaw co będzie następne. Kangur. Paweł Wyrkant ma bardzo brudny wypiek, wyjątkowo tego nie lubi. Ojoj. Ty faktycznie, co tu się dzieje, halo? Ja tu zapomniałem dać w ogóle ty. Mordaczek kawalecików, którzy by się tym zajmowali. I tutaj by się przydało jeszcze jakieś przejście. Ale oni sobie poszli, cholera. Proszę tu przejście. Da się, da się. Mogę? Możesz. Tak. Twój zamiar będzie nawet ten element i ten element. Jeszcze był tu jeden ziomeczek wariacik, który gdzieś już sobie poszedł. Gdzie on jest? Ten drugi ziomeczek wariacik. Tutaj, tutaj. Tutaj może nie. A to będzie raczej oddzielny. Nawet jakby było, można by też trochę, to są koszta, ale co robisz, nic, jak nic nie zrobisz. Właśnie tak średnio. O, struś. I to mi się już podoba. Dobra, puszczam grę. Właśnie do sobie programowania nowe rzeczy i szczerze mówiąc, że chciałem z nich skorzystać. Tu to spieniężyć. Ja tego z nich nie wiem. Nic więcej tu posiada? Się nie mają z tym. Co tu się stało? Musiałem, może to było. Coś blokuje. Co blokuje tam żyrafy? A, że to. O, faktycznie. Może to blokować. Dobra, nie będzie tak.
właśnie, miałem robić ten. Jakie tam dzikie wrzaski w ogóle. Twoje zwierzę przez drodze na wygadanie, a ty otrzymujesz. Aha! Nie, cię proszę, aby wymiar. No dobra. Czyli dla jak. Witalka, to potem tu nie sprzedamy. Ta sala to są na 5. Bo już mogę sprawdzić. Wezwiesz do adopcji. Nie wiem. Kratos wydaje ci się uzyskać dostęp do budynku i obiektów tematycznych safari. O, wow. Nie, no to chyba dobrze. Przynajmniej wydaje. Dobrze, mam już tego strusia, no. Już tego strusia. Jaki jest nawet? Gnu. Gnu. Dam już tam tutaj tych dromaderów. Tego już lubię. Myk, myk. Ty, ja nie mam pieniędzy. Jestem słabo. To z przodu? Czy się tam kojarzy do mnie? Mam salatę. O! Tutaj widzę, że źle jest. Już się robi, że nóżka wraci, bo widzę, że ty to nawet proszki wziąłeś. Ty co tu walasz? Już spytę? No tak. Przydałoby się nieco zwiększyć. Chociaż nie, że za mało gwiazdek. Widzę, że jest masa chętnych na to. Kurwa. Sprzedaj.
Jak ja się ustawiam? Nie wiem. Pasuje. O! Mamy tutaj wyzwanie z dodatku zagrożonych gatunków. Towarzystwo zagrożonych gatunków zaoferowało twojemu zoo nowy gatunek zagrożonego zwierzęcia. Musisz jednak przedstawić dowody na to, że twój ogród aktywnie chroni zagrożone gatunki. Zrób zdjęcia trzech zagrożonych gatunków ze swojego życia. Trzech zagrożonych gatunków? Trzymasz no, przepraszam, zwierzę. Zwierzęta twoje fotografie muszą być szczęśliwe. Trudna formuła. Nie wiem, czy mam. Zobaczymy. Czy są zagrożone? Szaleni. Chyba nie. Średnie zagrożenie. Średnie zagrożenie. No patrzmy, co wiadomo. Obawiam się, że wziąłem zadanie, które nie tak szczerze mogę spełnić. Wyżej barany. Jaszczurki. Nie. No to, że tak powiem, chyba mi się nic nie minęło. Te przychody w ogóle. Datki. No to datki są nawet ważne. Wybrałem, jak nawet się tak nie przyjdzie. Zostawimy sobie drugie. Tutaj wszędzie są. Tutaj mi postawię jakąś chałupę. Co to jest? Większa toaleta. Ale fajna. Jeśli toaleta może być fajna. Tutaj bym dał stanowisko fajne. Co się dzieje? No nie gadaj, że ten... Czy tam trochę świt? Coś takiego? I jakąś małą toaletę. Myk. Coś tu szamanie. Sernikiem. Nie, raczej bardzo cukrowym jakimś. Jakie to są kolejki? Więcej samochodów.
Jak nie możesz dojść? Nie przesadzaj. A teraz możesz dojść? O, biocha mi się urodziło. Co ty robi ta miska? Mamy mały problem, żeby być wiosę. Nie, może to jest jakiś, trzeba zrobić śmicie, że coś takiego, no bo... A, nie stać mnie. Dobra, to byłby na tym odcinku. Na razie, cześć.